napisałeś, Wojtku, że znalazłeś się w Afryce za sprawą starszego sierżanta Legii Cudzoziemskiej, Józefa Białoskórskiego. Ta wersja wydarzeń wydała mi się nieprawdopodobna. Stwierdziłem, że efekt młodzieńczych lektur nie może być tak silny, nie może tak wpłynąć na życie, nie może go ukształtować, ale zdaje się, że to była prawda. Przeczytałeś to była prawda. Dżunglę zgrozy. Zaręczam ci, że to była prawda. To znaczy, może nie w całości, bo gdyby w innych okolicznościach nie mógłbym tego osiągnąć. Ale w tym wypadku on to tak, on opisywał głównie, co mi się o czym pamiętałem, to są te dżungle, to są pustynie. Burze piaskowe. Oczywiście. I to mnie tak zafrapowało, że pomyślałem sobie, ja tam muszę być. No ale z tego się chyba wyrasta w którymś momencie. No chyba, że się trochę zapóźniony. Wydaje mi się, że angielski stał się moim językiem. To jest jedna sprawa, ale warto chyba podkreślić, że takie odnoszę wrażenie, angielski zdyscyplinował bardzo twoją polszczyznę. Tak. Prawdopodobnie dyscyplinuje polszczyznę każdego człowieka, który się nim posługuje, bo to jest bardzo precyzyjny język. Nie ma, trudno tam lać wodę, prawda? Znajomość angielskiego, taka dogłębna i posługiwania się nim przez dłuższy czas, wymaga pewnych organizacji, którą albo trzeba posiąść, albo nie można się tym językiem posługiwać. I wydaje mi się, że się w jakiś sposób mogło przenieść, chciałbym bardzo, na polski. Że sposób, w jaki ja piszę, chciałbym bardzo, żeby był jak gdyby kontrolowany przez dyscyplinę angielskiego. Ja uważam, że jeszcze nie uzbierałem materiału na powieść. Nie uzbierałem materiału na grube opowiadanie. Ciągle piszę, ale jednocześnie mam poczucie ważności słowa. A to nie pozwala pisać dużo. To wymaga skrótu, to wymaga koncentracji. No i w ten sposób te teksty są coraz mniejsze.